Janka, pokaż panu język. Pokaż, pani ci uczyła, jak pokazywać język. Pokaż panu język. Pokaż panu język. Pokaż panu język, tak? Do góry i język. Wyciągnij język. Da radę. Da radę. Ona nie będzie pokazywać języka, bo się wstydzi. Witamy, witamy. Co? O je, ale mnie zaje tego mało. Hej, to twój telefon witamy, jest jakiś witamy. Dziwny. Jedziemy. Sorry, że częściej, ale jedziemy takimi dziurami, że mój gimbal jest jakiś zepsuty. Nadgarstek nie lata. Dobrze, że nie stuka. Lecimy, jedziemy na spacerek i zrobimy 15 minut, może razy 4 do lasu. Tak, do lasu. Posprzątamy troszeczkę. Czemu nie? No. I tak idziemy z pieskiem na spacer, to możemy popodnosić różne rzeczy, nie ma problemu. Dokładnie, będzie spacer, pożyteczny spacer. Tak jest. Także do zobaczenia, jak dojedziemy do lasu. Ja już znalazłem Polmosa, a tylko z auta wysiadłem. Pozdro Łukasz. Jak będzie Łukasz oglądał, to będzie wiedział, o co chodzi. A ja jeszcze nie ten... Proszę bardzo. Jeszcze rękawiczek nie zdążyłam ubrać. Kubek. O lodach. O lodach. Nie. Tu ochrony. Dobra, kurka. Ja będę zbierał cięższe butelki i puszki do wiadra, a Ola tutaj do worka. Dobra, lecimy. To do zobaczenia przy pierwszym grzybku. Przy grzybku. Leży żubr w puszczy. Oj, myślę, że... Wiesz, ja idę. Jest Puszkin. O, uciekł. Następny. I pozdrawiamy Harnasia. Harnaś. I teraz tylko do wiadro do tego. Tu jest plastik. Skiepów. Brlant. Oj, oj, oj. To śmieci w rowie. Wbijam. O! Ktoś wypie cały. No, tutaj ktoś posprzątał sobie samochód. No. I bocian. My chłopaki zbieramy. Chłopaki. Chłopak z Toyoty. Nawet cały. Cały chłopak z Toyoty. Tu cały chłopak. Jakiś no name. Co tu jeszcze widziałem? O, następny chłopak. Tutaj słyszę, że jest coś pod spodem. O, z zawartością. Fuj. Tylko nie, dla tych, co się znają na piwie. Zna się na piwie? Nie, dlatego pierwszy raz na nosu. Krupnik. Oaza, woda. A nawet z kawy, kurde, ktoś wyrzucił do lasu. Oczywiście, już patrzcie, jak nasz pies spaceruje, widzieliście? Siniak, już się zmęczyłeś? Się już zmęczył, dwa kroki zrobił. Patrz, ile śmieci nazbierał. No, krupniczek wpadł, buteleczka, kilka puszek, a tu już mamy prawie pół wora. A zrobiliśmy od auta, ja wiem. Z
100 metrów. Lecimy dalej. O. Bociany już wróciły. Fuj. Mokro tutaj. Muszę się odwrócić, bo tutaj zauważyłem jeszcze małpeczkę. Albo to nie małpeczka, nie znam się. Tu jeszcze jest butelka. Zwrotna, druga. No to już jesteśmy złotówkę do przodu. Leszek. 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 Chyba będziemy wracać, bo wiadro pełne. Oj, palacze, palacze. Ja was pozdrawiam wszystkich. Dlaczego wy to wyrzucacie? Za okno. I jest namysłów. I plastik. Daj szybciutko. Szybciutko chodź. Gdzie ty tam idziesz? A ty gdzie mi uciekasz? Tiger dead. O, jaka buteleczka fajna. Nie trafiłem. A nie wiem. Jak wdepłem w kupę, to będę miał szczęście. Uwaga. Będę skakał. Hoppa! Henio z brązu. Jak gdzie wstać? Tutaj. Idziemy, papa. Pogniotłem puszki, to więcej wejdzie. Ja źle widzę. No, widzisz. Nie nadążysz nad ludźmi. Aka, łyżka fajna. Nie chcę, chyba idź. Trochę na psa. Nic nie jedzie. Idź, bo tutaj są kolce. Srebrna? Dzierżewna. Nie wiem. Mogę powiedzieć o sobie, która wyrzuciła śmieci, niestety wyrzuciła razem ze śmieciami łyżkę. Jak brakuje do tego, to się trzyma w łyżkę. Tutaj jeszcze jest ta. To tacka plastikowa. Kilo. Nie. 2 kilo? To chyba 12 kilo. O, 12 Mieliś? Nie, ale z 8 na pewno. Worek pcheł. Gdzie to wyrzucić? Polazło to w krzoki. No. Weź zobacz, te łapki. Wracamy z powrotem. Ola nazbierała puszek, ja też, co? No łazi dziś po tych krzeczorach. Później będziemy wyciągać kolce. Auto jedzie. I kolejne śmieci z rowu. Worek po ziemniakach, jakieś folie, tacki i sztok. To jest szok.
jabłuszka gorzka z cytryną, nie byle co. Pozdrawiamy Dorotę. Następna gorzka. Wystarczy się przejść wzdłuż lasu. Łomża. I znowu. Łomża i znowu gorzka. Wąż, wąża. Kurczę, ludzie, musicie pić telefon. No i tak jak mówiłem, godzinka pękła. Siniak się wyhasał. O, jeszcze będzie sikał. Posprzątane cały wór plastików. Tutaj jest całe wiadro szkieł i puszek. Następne wiadro już mieszane. Tu też. Puszki, butelki, jakieś złomki i te kołpaki. Tam jedną ramkę z kołpaka wrzuciłem, schowałem tutaj. Także godzina czasu. Ile to dla lasu? No. Oby nie wyrzucali, a to za chwilę zrobię to samo. No, ale wiesz, jak nie będziemy sprzątać, to śmieci będzie tylko więcej. Tylko dzięki ludziom sprzątającym. Tak się zmęczyłeś. Jest w miarę czysto, bo nie nadążysz nad chamami, gnojami i ćwierć mózgami. Także my szczególnie pozdrawiamy dzisiaj wszystkich sprzątających. Nie będę wymieniał, bo jak zwykle o kimś zapomnę. No, trochę ich jest. Trochę na szczęście jest, trochę ich jest. Także jesteśmy ekipą, można powiedzieć. Tak, która... coś chciałem powiedzieć, ale uciekł. Także dzisiaj szczególne pozdrowionka dla wszystkich sprzątających. Nie będę wymieniał, bo jak zwykle kogoś... Wymieniemy. Tak i... no co? Tak, pozdrawiamy wszystkich sprzątających i... Ola, uśmiechnij się. Pozdrawiamy wszystkich sprzątających, wszystkich dobrych ludzi i miłego dzionka. Trzymajcie się. Pa. Hej.